Zapraszam Cię na historię trzech pojedynków, w których polscy pięściarze mierzyli się w ringu z prawdziwymi ikonami boksu. Jest to pierwszy odcinek serii z Archiwum Sportu Walki. Mam nadzieję, że i ten pomysł przypadnie Wam do gustu. W tych materiałach będę skupiał się na walkach, postaciach czy wydarzeniach z przeszłości, które wydadzą mi się wyjątkowo ważne lub ciekawe. Sięgając do archiwalnych nagrań czy zdjęć, odkopując dla Was często zakurzone i zapomniane już fragmenty historii ze świata sportu walki. Zanim przejdę do filmu, szybkie podziękowania dla patronów. Szczególne podziękowania za znaczące wsparcie dla Tomasza Nedew, Mateusza Króla, Maksymiliana Leśnikowskiego, Demistoklesa, Karola Narbutowicza i wszystkich pozostałych, którzy dokładają swoją cegiełkę do mojego rozwoju. Zbigniew Pietrzykowski kontra Muhammad Ali, czyli Cassius Clay. Walka, o której znaczna część z Was mogła nie wiedzieć. Zbigniew Pietrzykowski to prawdziwa legenda polskiego boksu. W 2003 roku został okrzyknięty najlepszym polskim pięściarzem w historii. 4-krotny złoty medalista Mistrzostw Europy, 11-krotny mistrz Polski, a także srebrny i 2-krotny brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich. Zakończył karierę z bilansem 350 stoczonych pojedynków, z tego 334 zwycięskich. Z ikoną światowego boksu zmierzył się na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku. Polak jechał na turniej jako jeden z głównych faworytów do zdobycia złota. Bez większych problemów przyszedł do finału wydarzenia, gdzie spotkał się z zaledwie 18-letnim Cassiusem Clay, czyli późniejszym Muhammadem Alim. Cassius był prawdziwym bokserskim objawieniem. Jego styl poruszania się i sposób walki był wyjątkowy. Wydawał się niesamowicie lekki na nogach, był młodszy i szybszy od Polaka. Mimo to Pietrzykowski nie miał zamiaru łatwo odstąpić tytułu. Dał naprawdę równą walkę, kilkukrotnie dochodząc dobrymi prawymi prostymi, lewymi sierpami czy całymi kombinacjami uderzeń, mieszając ciosy na korpus uderzeniami na głowę. Good punching by both fighters. Yet Prokowski is very evasive. Has a 2-inch height advantage over Pietrzykowski. Both fighters weighed in at 178 pounds. There's the bell ending round in order to score more points. It was obvious that young Clay won the first round easily. An opening. And Pietrzykowski scores first. Be careful with this cagey southpaw. Of his heavyweight crown. Just 5 weeks ago, Clay established himself as the premier light heavyweight in the United States by knocking out Alan Hudson. In the over 200 amateur fights behind him, Pietrzykowski has a big edge on experience to qualify for the finals here today. Just that. Sama punktacja według wielu w ogóle nie oddaje realnego przebiegu pojedynku. Sędziowie w każdej z rund punktowali zwycięstwo Amerykanina, który tak naprawdę dopiero pod koniec trzeciej rundy zaczął widocznie przeważać. Była to ostatnia amatorska walka w karierze Cassiusa. Po tym starciu rozpoczął karierę zawodową, a sam pojedynek z Polakiem wspominał jako jeden z najcięższych w swojej amatorskiej karierze i zdecydowanie najcięższy podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. W tamtym czasie nikt nie spodziewał się, że Muhammad Ali zostanie twarzą tej dyscypliny i przez wielu będzie określany jako najwspanialszy zawodnik wszechczasów. Clay demonstrating those rapier-like punches. To the ropes. He's covering up. Round three. Lucian Trela kontra George Foreman. George Foreman to ikona światowego boksu. 2-krotny zawodowy mistrz świata wagi ciężkiej, a także złoty medalista olimpijski. I to właśnie na olimpiadzie w Meksyku, naprzeciwko Amerykanina, stanął polski pięściarz. Lucian Trela to bardzo nietypowy ciężki. Zawodnik mierzył jedynie 172 cm, ważąc przy tym około 85 kg. Mimo to był wielokrotnym mistrzem Polski i medalistą, zarówno mierząc się na polskich arenach, jak i międzynarodowych.
Trela reprezentował Polskę na olimpiadzie w Meksyku i już w pierwszej walce trafił na Formana, zawodnika znacznie wyższego i cięższego od siebie. Trela świetnie schodził pod ciosami, po czym atakował całymi kombinacjami uderzeń zarówno na korpus, jak i głowę Amerykanina. Jednak tak duża dysproporcja warunków robiła swoje. Polski pięściarz, trafiony nawet na gardę, był przestawiany po ringu. Choć wielokrotnie udało mu się też uniknąć czy schodzić z linii uderzeń, to sędziowie punktowali tą walkę jednogłośnie, na korzyść Amerykanina. Z werdyktem nie zgadzała się spora część kibiców, twierdząc, że lepszy był ten mały Polak. Tu trzeba też dodać, że Lucian Trela był jedynym zawodnikiem, który przewalczył z Georgem cały dystans. Wszystkie pozostałe walki Amerykanina na olimpiadzie kończyły się nokautem. Andrzej Gołota kontra Mike Tyson. O tej walce zapewne wiedziała już zdecydowana większość z Was. Andrzej Gołota to według wielu najlepszy polski ciężki w historii tej dyscypliny. Niektórzy określają go niekoronowanym mistrzem wagi ciężkiej. W karierze Gołoty jest jednak kilka walk trudnych do zrozumienia. Dwie porażki z Riddickiem Bowie przez dyskwalifikację po ciosach na krocze. Czy właśnie pamiętna walka z legendą boksu Mike'em Tysonem, która od lat rodzi pytania w głowach Polaków. Dlaczego Andrzej uciekł z ringu? O co w tym wszystkim tak naprawdę chodziło? Teorie są różne. Jedni wierzą, że Andrzej był przed tym pojedynkiem zastraszany przez mafię. Inni myślą, że Polak nie wytrzymał presji i najzwyczajniej w świecie przestraszył się Iron Mike'a. Sam Andrzej wspomina, że problemem był uraz, złamanie jednej z kości policzkowych, do którego doszło według niego po uderzeniu głową Amerykanina, który używał tej brudnej zagrywki kilkukrotnie, co było kolejnym powodem rezygnacji Polaka. Po walce zdiagnozowano też u Gołoty wstrząs mózgu i uraz kręgów szyjnych. Więc z perspektywy czasu decyzja o zakończeniu walki i opuszczeniu ringu wydaje się być uzasadniona. W swojej biografii Mike Tyson określał Gołotę najbrutalniejszym bokserem. Wielki, biały, przerażający zawodnik na sterydach. Pierwsza odsłona starcia wyglądała naprawdę dobrze w wykonaniu Polaka. Andrzej punktował prostymi, dobrze pracując lewą ręką, nie dając sobie zrobić żadnej krzywdy. Ostatnie sekundy rundy przyniosły jednak nieoczekiwany obrót. Mike doszedł potężnym prawem do głowy Polaka, posadzając go na deskach. To właśnie wtedy Gołota po raz pierwszy poprosił swój narożnik, by ten przerwał walkę, nie udzielając dalszych wyjaśnień, co spotkało się z ogromną agresją i niezrozumieniem sztabu Andrzeja. W drugiej rundzie Polak wyglądał już znacznie gorzej. Mike kilkukrotnie skracał dystans, co jednak kończyło się również zderzeniem głowami. Po jednym z kolejnych zderzeń i klinczu Andrzej zrezygnował, postanowił zejść z ringu, odpuszczając dalszą walkę. Tłum odprowadził go do szatni wyzwiskami, gwizdami i latającymi napojami. Początkowa przegrana Polaka została jednak zmieniona po czasie na non-contest z powodu wykrytego THC u Tysona. Okay, watch your head.